najważniejszy trend w 2023 roku dla e-commerce to według mnie pay now, buy later. Jesteśmy przyzwyczajeni maksymalnie do wydawania pieniędzy, jesteśmy czasem konsumpcyjnym, mamy dużą inflację, zaczyna się kryzys gospodarczy, ludzie, zwłaszcza młodzi, nie będą przyzwyczajeni do ograniczenia swoich wydatków, dlatego model kredytowania się na zakupy w internecie według mnie będzie jednym z kluczowych. Jeżeli tego nie macie w swoim sklepie, to instalujcie taki system płatności, to jest podstawa. A jeżeli chodzi o wielkie rewolucje, ja bym się ich nie spodziewał. Tak jak mówię, jesteśmy w zwolnionym procesie, w zwolnionej koniunkturze gospodarczej, dlatego e-commerce raczej będą optymalizowały to, co już mają, a nie wdrażały zupełnie nowe, innowacyjne rzeczy. Także nastawcie się na optymalizację tego, co macie i wprowadzajcie atrakcyjne systemy płatności dla Waszych klientów. Universal Analytics zawsze w moim serduszku, no ale to dlatego, że jestem dinozaurem, korzystam z tego rozwiązania już kilka lat. Wiadomo, trzeba się przesiąść na Analyticsa czwóreczkę, nasi klienci też już to zrobili, te dane trzeba zbierać i korzystać, ale na ten moment ja nie ufam danym w pełni, czekam na ten sławienny lipiec, który wytnie Universala, no i wtedy zobaczymy, trzeba będzie się przestawić, no ja na razie bardzo mocno zerkam na Universal Analyticsa. Tak naprawdę jesteśmy na progu wejścia AI do jakby publicznego użytku. Pojawiły się pierwsze API od OpenAI, więc dzisiaj wróżenie, co się wydarzy w świecie AI, jest dla mnie wręcz karkołomne, no ale na pewno zmieni to pejzaż chociażby samego customer successu, który jest w e-commerce. Można to bardzo mocno automatyzować, personalizację wjedzie na poziom 1000 albo i wyżej. Nie trzeba będzie kłaść tylu zasobów, no i przede wszystkim sławetny copywriting, który w e-commerce jest bardzo ważny i był do tej pory bardzo drogi, no w tym momencie wartość copywritingu bardzo mocno się zdewaluuje, bo produkowanie olbrzymich ilości treści w całkiem niezłej jakości, no jest już w zasięgu każdego, także ja upatruję przede wszystkim customer successie w optymalizacji kosztów i w dużej automatyzacji / personalizacji tego, co się w sklepie dzieje. Wyobraźcie sobie tylko sytuację, w której dodajecie na przykład buty Converse w kolorze czarnym do koszyka i w tym momencie wszystkie opisy produktów w sklepie automatycznie przerabiają się na takie, które mówią o tym, że ten konkretny ciuch pasuje właśnie do tych butów, które macie w koszyku. No dla mnie coś zupełnie innego i niesamowitego. Czekam na to z niecierpliwością.